Cześć, tu Ernest! W tym filmiku przekażę wam informacje na temat nowej broni, nowych eventów i paru innych ciekawostek. Zanim zaczniemy, to przypominam, że niedawno zaczął się konkurs na 10 tysięcy fałdolców dla osób, które wspierają mnie w sklepie. Szczegóły w opisie. A przechodząc do meritum, to w tym tygodniu miał nas zawitać nowość, jaką jest deskolotka. Niestety jednak pojawi się ona kiedy indziej, może nawet jeszcze w tym tygodniu. Jeśli wam mało, to nie koniec nadchodzących nowości. A wiemy to dzięki m.in. Crossowi z Twittera, który dał nam znać, że po ostatniej aktualizacji pojawił się nowy zestaw plików do broni Machine Pistol. Wygląda ona następująco i w swojej nazwie pliku posiada BR, czyli skrót od Battle Royale. Udało mu się także przedstawić dźwięki tej broni. Posłuchajcie sami. Wydaje się to być reinkarnacja taktycznego SMG, który opuścił nas parę miesięcy temu, ale jest dostępny w dzisiejszym trybie, który jeszcze dzisiaj o 15. Ale wracając, to będzie to prawdopodobnie cięższa wersja pistoletu maszynowego. Machine Pistol strzelałby trochę wolniej, ale zadawałby większe obrażenia. Raczej nie będzie to nowość następnego tygodnia, ponieważ do gry dopiero ma jeszcze wejść deskolotka, więc tę broń w Battle Royale ujrzymy prawdopodobnie dopiero za 2-3 tygodnie. Innym nowym przedmiotem w plikach gry, który udało się odkryć, to Boombox, czyli ogromny odtwarzacz muzyki. Należy do kategorii przedmiotów do użytku, jednak nie znamy szczegółów jego działania, ale dzięki stronie skintracker.com znamy dźwięki oraz animacje tego przedmiotu. Zobaczcie i posłuchajcie sami! Co ciekawe, zawiera on na dźwięki nazwane Beat Explosion, więc może to być jakiegoś typu bomba czasowa i zamiast epickiego, dubstepowego dropa jest wybuch. Może też to być nowość do typu taneczna dominacja, albo jakiegoś rodzaju zagłuszacz innych dźwięków. Napiszcie w komentarzach, jak wy byście wykorzystali taki przedmiot. Inną ciekawą rzeczą skrywającą się na ten moment w plikach gry jest obiekt Smoczego Jaja, który nie będzie tylko kolejną ciekawostką na mapie, a częścią jednego z wyzwań 14 dni Fortnite. Ale ścieżka tego modelu znajduje się w folderze Ice Castle, czyli zamek lodowy, co oznacza, że może to być coś więcej niż tylko element wyzwań. Do tego jedna z tekstur tego jajka wygląda następująco. Co ujawnia nam, że w tym jajku skrywa się smog. Co dalej? Zobaczymy. Jest też parę dźwięków powiązanych z tym jajkiem. Posłuchajcie sami. A w temacie skinów to Skin Tracker udostępniło także model 3D skina, którego nikt do tego momentu jeszcze nie pokazał. Jest to damska wersja dla DJ-a Jakmutam z sezonu 6. I to tyle, ile wiemy. Nie znamy ikony do sklepu tego skina, ani nawet nazwy. Ten model to wszystko, co wiemy, a przynajmniej wszystko, co nie jest zaszyfrowane. Poza tym, w plikach gry skrywa się taką oto grafikę mapy. Jest to mapa taką, jaką znamy teraz, tylko że cała pokryta śniegiem. Myślałem, że już dziś ujrzymy tę mapę, jednak nie. Więc taka mapa będzie albo w jakimś trybie, albo już za kilka dni. Pozostając w temacie trybów, to w plikach gry pojawiło się wiele nowości, takie jak gry w oddziałach podzielonych na trójki, a nie czwórki, oraz tryb Icy, w którym to każdy cały czas miałby kostki lodu na stopach oraz kotwiczki z nieskończoną ilością użyć. W ciągu trwania wydarzenia 14 dni Fortnite, codziennie będą dla nas nowe wyzwania z nagrodami. Dziś na przykład, za wejście do trybu kreatywnego dostajemy graffiti. Happy Power na swoim Twitterze udostępnił zdjęcie prezentujące wszystkie nagrody, które będzie można otrzymać w ciągu tych 14 dni. Zobaczcie sami i uwaga, spoilery! Co ciekawe, do odebrania za darmo będzie bagownik z panem ciastko w formie peta, czyli wycieki się potwierdziły i tak, to ciastko żyje jak inne petsy. Nie tylko święta nadchodzą, bo i nowy rok. Fortnite nie mogła tego ominąć, więc przygotowała dla graczy noworoczny event, podczas którego na mapie pojawi się wielka kula dyskotekowa i fajerwerki, a do tego pełne energii dźwięki. Posłuchajcie sami.
Do dobrej na nowy rok będzie też takie oto malowanie na przedmioty. I to w sumie tyle z tych ciekawostek, które skrywają się, na ten moment, w plika gry. Dajcie znać, czy będziecie świętować nowy rok Fortnite. Wesołych świąt i do zobaczenia w Bosie Bojowym!